Tutaj młody człowiek pod okiem fachowców może zadbać o swój wygląd i zdrowie, ale co równie ważne, może też porozmawiać o problemach i rozładować negatywne emocje. Wizyty w siłowni dla tych młodych ludzi to znacznie więcej niż tylko przerzucanie ciężarów. Wyciskanie sztangi, podciąganie na drążku, seria brzuszków. Dla tych uczniów zespołu szkół elektronicznych i telekomunikacyjnych w Olsztynie taki wysiłek to nic nowego. Przychodzę na siłownię, żeby spędzić kreatywnie czas, poprawić swoją sylwetkę i wyładować pewne emocje. Co ci daje taki wysiłek? No na pewno zmęczenie i satysfakcję, że no, coś się robi. Co trochę ciałem. Dlaczego po wysiłku fizycznym czujemy się lepiej? Po wyczerpującym treningu organizm wydziela endorfiny, naturalny hormon szczęścia. A to pozwala odwrócić uwagę młodego człowieka od innych, nie zawsze bezpiecznych pomysłów na spędzenie wolnego czasu. Mówiąc wprost, w takim zdrowym, intensywnym stylu życia nie ma miejsca na alkohol i narkotyki. Staram się stworzyć taki klimat na tej siłowni naszej szkolnej, że jesteśmy tu nie tylko po to, żeby ćwiczyć, nie tylko po to, żeby być tym napakowanym menem, że tak się wyrażę, ale również, żeby sobie porozmawiać, zażartować, wymienić poglądy. Żeby taka sportowa profilaktyka miała sens, musi być realizowana systematycznie. Dlatego spotkania w siłowni organizowane są dwa razy w tygodniu. A spróbuj to zrobić ze swojego. Systematyczna praca na siłowni pozwala też nam lepiej sobie poukładać w szkole i obowiązku nas uczy. Uczymy się tego, że nic nie przychodzi łatwo, czasami warto dłużej ćwiczyć na przykład, a później niczego nie żałować. Informacje o tej, ale też innych inicjatywach pilotowanych i wspieranych przez Miejski Zespół Profilaktyki i Terapii Uzależnień w Olsztynie można szukać na tej stronie internetowej.